Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj Choć Bleron. Oczywiście piątek, komentarze Antonio. Troszeczkę zeszło poprzedniego odcinka, zanim nagrałem. Ostatni, dosyć długo odcinek ostatni był. Dosyć dawno, o nie dosyć długo, tylko dosyć dawno temu. Nagrywany oczywiście. Sprzedajemy ten zbiornik za 6 tysięcy. Sprzedam. I stawiamy sobie narzędzia. W sensie to się nazywa narzędzia, ale to nie jest narzędzie. To widzę, że to się lubi tak trochę bugować, nie? Oczywiście gaz pump. Dobra, tak sobie postawimy. Co to jest? Nasiona. Musimy sobie zaraz tutaj. Tu już się nawóz powinien być. Co to jest? Nawóz? To jest nawóz, dobra, bo to coś innego jest, bo tam są pewnie chwasty. Bo to co to jest? Herbicydy i no, nawóz, dobra, co mnie to interesuje. O, i taka ładna tutaj wstęp. Osiem pół hektara jest zasiane tutaj, do tego co sobie zerujemy. Na tym siewniku jest 8 pół hektara zasiane. Więc sobie ci od razu zmierzymy, ile tam to. Co jest? Co jest? A ja wkrótce przyjdę do ciebie. No i dobra, nasypujemy sobie nasiona. A, bo ja trochę daleko przejechałem. No to na pewno chyba trzeba będzie przestawić, bo na to tylko pojedować. Przyznaję, że to na pewno będzie chyba wyglądać. Nawóz sobie też od razu włączymy. I będzie sobie siał chłopak z nawozem. Chyba troszeczkę jakaś aktualizacja była. Bo troszeczkę szybciej się napełniają te worki. Ja pamiętam, że jak spałem sobie rozsiewać, to jakieś wolno poleciało. Kiedyś. Czyli jakieś. O nie. A ja na zielono tu u góry miałem. Zresztą dawno nie grałem, zapomniałem. Rozpuszczamy sobie masę jamnicze. O! Jak sobie sieje, no tylko te dwa puszczanki tutaj zrobię. Dobra, muszę sobie GPS-a, żeby ja sobie mógł przejechać. Ten sobie będzie oczywiście siał w drugą stronę, tak jak zawsze. Tutaj fabryki są już pomalowane, więc... To jest elegancko tego. Wszystko pod kontrolą. Tam o drogim puszczaka nie będę robił. Jakoś będzie się sobie poradzić. Zrobię puszczak, jak już mam na siary zasiane. Tego pola. W takim tempie myślę, że 13 hektarów na godzinę. Godzinę jestem w stanie zasiać. Ciszy klucz się, że włączamy ręcznie. Więc on tu żadnego tutaj nie zrobi śladu. Dobra, my wsiadamy sobie w klasa i jedziemy lekko robić. Sobie tam oram to ładnie. Sobie zaraz wyślę Maseja. Z kamienia, znaczy nie z kamieniarką, tylko. No, z maszyną do kamienia, o. To by było ładnie wybrzmiało. I sobie drugiego klasa wyślę, szczerze panu oczywiście, żeby było gdzieś sypać te kamienie.
Wiadomo, że po ty kamieniu zawsze więcej. Metr kliknięty. Pole numer 31. Mamy 32 tysiące na koncie, więc spoko. Jak to polepszyć? O! Jeszcze znam zobaczył. No i tu od razu lecimy pod samym drzech. Pod samym asfalt. Jakieś małe krzaczki wiadomo można sobie pomalować. Już pewnie i tak zapomnę, mi się nie będzie chciało, no... Wiadomo, że takie opcje jest na jedanie krzaki. Tutaj pod samym drzewka trzeba załamać, żeby wiadomo, jak najwięcej terenu wygrywać. Bo teren to jest pieniądz w tym czasie. A wiadomo. Też już się zbliża koniec roku szkolnego. Dzisiaj mamy piątek 20 maja. A to widzicie, jutro, czyli 21 maja, sobotę. Więc... No, ostatni miesiąc został do końca roku i wtedy już od wakacji, czyli od lipca albo sierpnia już będzie czas robić, no, pracować, tak. Więc z tego czasu już nagrywanie nie będę. Więc im więcej będę zarabiał teraz tych pól, tym wiadomo, że szybciej skończę serię, tak. I tu też po stronie drzewka lecimy. A to pole będzie miało ładny klimat tutaj. Już widzę na tych cieniach, jak to wygląda. Więc wszystko ładnie będzie obrysowane, tylko to będzie ładnie być. To jest sobie to proste zrobimy. To ładnie sobie to proste zrobimy. Będzie gitara siemy. Dobra, do tyłu. O, jednak myślałem, że się zmieszczę. No tak to wygląda, jakby miał się zmieścić. No jednak się nie ruszył. Najgorsze jest zawsze obrysówka. Sobie tak idziemy. I tak. Zrobimy sobie tak. I do tyłu. Dobra. Lecimy. Dwanaście na godzinę. A do 16 odcinek na chwilę po 16. I tematem przewodnim jest tutaj orka tego pola. Tu chcecie zacząć zbierać te kamienie. On tam sobie będzie siał na spokojnie. On mnie w dzisiejszym odcinku nie interesuje, ten pracownik. Sobie tam sobie po prostu... On sobie będzie tam w tyle leciał. Więc zawsze już jedno pole będzie zasiane. Tu będzie sorgo. Więc na wiosnę dopiero. Drzewko jest. Dobra.
játék. No, pociąg jedzie z tyłu, bo słyszę, jak tam rogatki chodzą. No, ja słyszałem po prostu. No, do tego się obróciłem. Nie wiem, jak długo mi słuchawki trzymają. Ale to jest akurat najmniejszy problem. Oborany, oborany. Chwilę to na dwa razy. A początek na dwa razy, a dalej raczej. A dalej już na więcej. Dobra, to jeszcze te dwa razy trzeba wyprzedzać. Nie wiem, czy mnie było rano. Tam zaorany jak to woli. Ja zawsze jak to muszę polać, to mówię, że było rano. No ale to kar... To jest mi jakiś katar, że nie wiem. Nie wiem, w sumie dzisiaj bardzo mocno wieje. Czy mocno wieje? Po prostu jest wiatr. Ja też jak szedłem do domu, to się troszeczkę spociłem. Ten wiatr był, no to tak troszeczkę mnie nos zawalił, ale jakoś tragicznie się nie czuję, więc jest dobrze. Dzisiaj wyciąłem na kompa po, kurczę, po 3 dniach, bo ostatni raz w poniedziałek odpalałem kompa, a jest piątek, więc w sumie 3,5 dnia, tak? Jakby ten piątek był cały. Jakby ten cały dzień był nieopalany komputerem, to wiadomo, to by było 4 dni, tak? Ale to jest tak jakby trudno, no bo 14 pewnie. 40, 50. A jest 15.40, więc jestem dopiero godzinę temu. Więc za dużo nie mogę grać na tym kopie. To sobie save'a przygotowałem. Czy on już był przygotowany, tylko sobie maszynki poustawiałem. Znaczy poustawiałem. Maszynki sobie przygotowałem. Więc to praktycznie było 15 minut. Bo też tak trochę nie wiedziałem. Czy zapiąć Maseja, czy tego klasa wziąć do tego kluba. Zastanawiałem się nad tym, żeby klas chciał. No. Początkowa wersja była taka, ale to jeszcze 15 to było. Czy początkowa wersja była taka, aby... Jak to było? Początkowa wersja była taka, aby Krasik sobie jeździł z tym dużym siewnikiem, Wanderzatem. On sobie siał ten rzepak na tamtym polu, co teraz się Masej. A Masej w ogóle miałby z tym klubem. Ale stwierdziłem, że... Klasik jeszcze nie orałem. A więc idealny moment to był, żeby sobie klasę zapić do klubu. A wiadomo, bo sobie już się widzieli, a klasa jest praktycznie nowy nabytek. Byłem na tam już 3 odcinki. Czy więcej było. Ale on był za mną nie jest, tak coś. No widać, że ma 1-7 godziny, więc on tam dużo nie zrobił. Ale przy okazji zapisywanie zawartości, więc to jest dobre, dobre. Bo czasem jakby się farmił, wykrzaczył czy coś. Nie wiem, bo mi się farming lubi wykrzaczyć wtedy, akurat gdy jestem w sklepie. Czy w sklepie, jak to jestem na budowie. Na tym trybie budowaniu. Nie, jak mi się zatnie. Teraz mi farminga wywali. Nie wiem, czy to tak umiejęć, tylko... Ale to też zauważyłem, że to jest nie zawsze. Więc to jest takie dziwne. Że nie jest to zawsze, tylko czasami, tak? Tylko po prostu staram się unikać.
skazania na sklepy. Czy... No to jest zachodzenie sklepu, ale staram się tutaj ci później, z których budowano, tak? Właściwie to nie wiem, czy przez to, że miałem OBS-a odpalonego, mi wywaliło, czy co? Nie jestem w stanie tego powiedzieć. No nie wiem. Dobra, jedna strona zaorana. Może powiedzieć, że ta gorsza. Bo taka, o, tu jest rąga. Co jest? Co tak robi? Co jest? Nie wiem, co to było. Ale mi strasznie FPS-y spadły. No, już wróciły, dobra. Ale miałem chyba z 10 FPS-ów przez chwilę. Właściwie nie wiem przez co. Nie wiem, czy ja chyba sobie nie wrócę na tą starą moją grafikę. Czyli na jakąś średnią. Albo trochę poobniżę sobie, bo mam trochę chyba za dużo ustawione szczegóły. Była chyba po 180 albo po 200. No bo muszę sobie zejść tak do 150. Niestety mi kopasz tak dobry nie jest. Znaczy... Daję sobie radę, ale ja dobra. Tak, żeby przy nagrywaniu mieć full 60 FPS-ów. No to na wysokich to... A nie, ja mam bardzo wysokie, to ja mam jeszcze inne. Na wysokim dawał radę, ale to są bardzo wysokie ustawienia, więc trochę już trochę żyjowany komputera to jest. Czy może nie na średnie, ale na wysokie sobie przerzucę, bo mam chyba bardzo wysokie ustawienia. A wręcz raczej mi się zdaje, że... No pewnie. Ile mamy więc odcinka? 17. Dobra, tak to wygląda. Dużo mi dalej pozostało? No niby nie. Gdybym chciał kamień zbierać, ale to kamień to nie jest jakaś mocowa skala na tym odcinku. Cześć, Misiek! Co? Mama jest tu. Babci. Witam. Cześć, nie wiem, zaraz wczoraj. Proszę. Ja? Gdzie się zaraz? Odpowiednio syna, tak? Tak. A ja? To paliwo. Ja, bo to nie jest skończyło. Ja byłem właśnie wczoraj. Nie, nie, ja. Aż się takie rzeczy. Wow. Jo. Really? No. Razem dziurę w parterze nie odbyłaś do tyłu i gaz w opór i poszła. Mówisz, jak powoli to nie przejedzie. Doszło do tyłu, gaz w opór, dołącza i poszła. No jo, i tak stale, nie? Jo. A to super. Tak. Ja, jakbyś zdała się nie daje. Czy będzie? No, ale... Ja? Nie wyszło, tak? Nie wiem. Nie ma wyszło. Nie. Naura. No tak bym się zagadał, że aż nawet nie słyszałem, że ktoś was. Grubo, grubo. No i dobra. I o czym ja te gadałem? A o ustawieniach graficznych.
Znaczy mam bardzo wysokie. Ale chyba wrócę sobie na te... na wysokie. A w ostateczności średnie. Przecież na bardzo wysokich to bardzo ładnie ta gra wygląda z tymi cieniami. Ale wiadomo, no. Wolę sobie troszeczkę grafikę obciąć, tak? Ale mieć za to... jak to się mówi? Więcej FPS-ów i chłodniejszy troszeczkę komputer, tak? To prawie tylko widzę, że dostanę mocno fest tutaj. Nie wiem, jak to wygląda tam w sprawie... temperatury, że to nie sprawdza tego. Ale tak to jakoś jest. O, tu stacja akurat do końca. Dobra, lecimy. O, bo już rzucił Huntera, a tak niedźwiedzie nie ma czasu. Nie widzę, bo telefon, czy to jest powiadomienie na ekranie głównym, to nie mam widać do końca tego. Oczywiście ten film wczoraj wleciał, jakby ktoś pytał. Pewnie i tak już go dawno wszystko wyjrzały. Dobra, ja sobie i tak do później wejdę, czyli po tym odcinku zaraz. Bo będę chyba od razu 19 nagrywał. Będę chyba od razu nagrywał 19 sobie gośnicę. Więc nie ma problemu. Dobra, tego biorę kamień, nie robicie. Na tym odcinku nie będę was tutaj męczył, bo mamy 23 minuty, więc sobie tutaj gdzieś tam na poprzeczniaczku. O tak, nie tylko sobie, nie będę. Tak sobie myślałem, że to będzie pierwszy wyłączył. Ale dwa przejazdy będzie zaorane i tutaj mi się udało na raz. To było zarobić. Ale czy to się uda, to ja nie powinnam. Bo nie jestem w stanie tego robić. Dobra, idę sobie. Wydaje się. Jakby na raz to miało być. To teoretycznie jakby... No w sumie już... Już bardziej do prawej nie może to przesunąć. Ewentualnie się przesunę do lewej. Gdyby na pewno dorzucała, a to nie wiem... Taki mały... przejazd to sobie zrobię za chwilę. Lecimy, lecimy... Do tyłu. No i on tam pół pola sobie zasiał. On tam sobie pół pola zasiał, więc jest dobrze. Zaraz koło fabryk będzie. A tam na normalnej prędkości to jest około 40 minut siano, coś takiego tam. Ja wiadomo, że jak było od początku do odcinka opuścić do pierwszej sekundy, to wpłynie troszeczkę dalej. Ja wiem, jak to narzeka. Właśnie, że robota robi. To jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że rypę na dobra. Nie wiem, tak to robi. Fine!
to panu tak spierdzieli. Ale chyba weźmie, czekaj, zobaczymy. Dobra, to w gruzdę wpadł, dorzuca, dobra, akurat. Akurat się udało. Że na dwa pugi. Więc jednak... To moje oko nie jest aż tak tragiczne. Szczerze mówiąc, nawet nie liczyłem tego. Tak prosto przejechałem. To sobie tak wjechałem, puściłem go na GPS-ku i sobie jechał, tak. To było widać, że to nie było ustawione. Stary klasa jest, więc wszystko pasuje. No i założymy to, zjedziemy na gospodarstwo, się pożegnamy. To zobaczymy, jak tam masę i sobie daje rady z siebie. Przede wszystkim zobaczymy, ile zaczął. Tam przed odcięciem tego kawałku było 4 coś, albo 5 hektarów, to pamiętam. Nie pamiętam, jak to było dokładnie. Czy była piątka z przodu, czy czwórka, ale chyba czwórka była z przodu. Mi się zdaje, że tam było chyba ze 4,80 coś takiego. Nie pamiętam. A no znowu jestem w tym miejscu i znowu rogatki słyszymy. Dobra, jeszcze jeden przejazd tu będzie za ora, nie? Będziemy jeszcze wracać na chatę. Dobra, więc elegancko. Bo wiadomo, że... Wracę się na tyle łatwiej robiła. Tam można sobie... Wiadomo, różne rzeczy oglądać. Na YouTube. Bo tak i tak nikt nie będzie wiedział, co ja oglądałem. Tak, tam jest muzyka, to skąd kto ma wiedzieć, co ja tam oglądałem, czy co robiłem w tym czasie, jak biorę. Ale zazwyczaj jak ten raz nagrywam, to zawsze sobie GPS włącza. Znaczy, że GPS włącza i sobie coś na telefonie oglądam, tak? Aby sobie ten czas umilić, żeby też troszeczkę szybciej zleciał, tak? Dobra, że to tak brzydko nie wyglądało. Tutaj sobie na ten jeden korpus jeszcze poprawimy to. Bo tutaj takie wcinki dziwnie nie było. A jak trochę równiej będzie, to też ładnie będzie wyglądać tak. Kółki są wrócone, nie mogę go zrobić, bo to robić. No i dobra, grzejemy na gospodarstwo. Nie wiem, czemu jak jechałem, to kółka nie złożyłem w tamtą stronę, ale... Dobra, trudno. Było, minęło. 53 na godzinę, klasikę, więc elegancko. Zaraz gdzieś tam na podwórku zaparkujemy. No, lepiej na środku, tak, żeby ładnie ten koniec filmu to było. Dobra, zobaczymy, co tu w trawie piszczy. A, zaparkuję go na razie tu. Elegancko tego i zobaczyć, że mam to zabrać. No te długie ma posiane, teraz się zacząłem krótsze. No, krótsze tak naprawdę od tego. Wiem, że mam zawalowane. A posiał już 2,70. No, prawie 3 hektary zaczął. 2,70 to jest prawie 3.
To jest więcej niż 2,5, ale mniej niż 3, tak? No wiadomo. Dobra. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, zostawcie mi kanał, wpadajcie na kolejne filmy. 31 minut, więc myślę, że długość akurat taka. A dzisiaj praktycznie była tylko orka. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć. Pa, pa. Masy przejechał, więc na razie. Pa, pa.